Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy odcinek, a mianowicie specjalnie stworzony dla Fundacji Zmieniamy Niemożliwe. Wszystkie pieniążki, które zarobi ten film w ciągu miesiąca, przeleję na Fundację Zmieniamy Niemożliwe. A Waszym zadaniem jest udostępniać filmy, abyśmy zarobili dla Fundacji jak najwięcej pieniążków. A teraz zabieram Was do tej przepięknej willi. Chodźcie za mną. Posiadłość jest naprawdę niesamowita. Mimo to, że sam budynek wygląda świetnie, są tutaj również dwa baseny i bardzo piękny ogród. Pokażę Wam najpierw jeden z basenów. Oto i on. Już od bardzo dawna nieużytkowany, popada w ruinę. Ale zobaczcie sami, nadal wygląda świetnie. Właściciel tego domu naprawdę był szczęściarzem, mając taki piękny dom, wokół dwa baseny. Wejdziemy teraz do jednego z pomieszczeń i zobaczymy, co zostało w willi. Bardzo ciekawe zdobienia. Najgorsze jest to, że nie znam historii tego domu. Bardzo szkoda. Tu są otwarte drzwi. Jesteśmy w środku. Na samym wejściu całkiem fajny kominek, ale bardzo dużo rzeczy już rozbitych. Stary telewizor. Zobaczcie, jakie firanki. Idziemy najpierw tutaj. O kurde, jakie witraże. Robię wrażenie. Co tutaj mogło być? Ciężko powiedzieć. Żylandor zniknął. Tutaj kolejny telewizor. Zastanawia mnie, jak to możliwe, żeby ktoś zostawił taką posiadłość na pastwę losu. Zdjęcia rodziny. Jak widać, była bardzo bogata, ale zdoby. Kominek już troszkę zdewastowany. Idę zobaczyć do góry. Myślę, że będą tutaj... O kurde, jakie obrazy! Wow! Portrety chyba całej rodziny. Też telewizor wyglądają jak pokoje hotelowe troszkę, ale raczej nie wygląda na pensjonat. Tu mamy kolejny pokój i zejście na dół, a tutaj portret. Dobra, zobaczymy najpierw te piętro. Później pójdziemy dalej. Łazienka. Też już troszkę zdemolowana. Zostały tutaj różnego rodzaju środki czystości. Zobaczcie, koszula nocna, a raczej szlafrok chyba. Kolejny obraz, ale nic konkretnego. O kurde, ale łazienka. Zobaczcie, jakie kafle. Bardzo fajnie zabudowana cała wanna. Wszystko w tym samym kolorze. Ist Strom. Strom? Ja. Zobaczcie. Nadal jest podłączony prąd. O kurde, tego się nie spodziewałem. Być może jest tutaj gdzieś alarm. Zobacz. Maybe here is alarm. Co? Kuchnia. Pozostałości po kuchni w zasadzie. Jest tutaj jeszcze piwnica. Idziemy zobaczyć do piwnicy. W piwnicy dodatkowe łazienki i pokoje. Ale zobaczcie, jakaś malutka, dziecięca. Children. Tutaj jakiś dodatkowy pokoik. Najprawdopodobniej były tutaj pokoje dziecięce, ale w piwnicy. Co tutaj mamy? Jakiś magazyn. A w magazynie zobaczcie, jakie stare wrotki. Takich już od dawna nie robią. Przynajmniej nie w takim wykonaniu. What is this water? Aqua. Zobaczcie, to jakaś woda termalna. I sporo jej tutaj zostało. A tutaj u góry stary telefon. Tutaj już mamy ostatni pokój. Byliśmy już praktycznie wszędzie. Zamknięte. Dobra. Okay. I go outside. Tu coś jeszcze jest. O kurde, tu nie byliśmy. Zejście na dół. Powiem wam, że bardzo dużo tutaj różnych przejść, ale ładne kafle. Ciężko się połapać. Zobaczcie, te drzwi były pancerne. Ktoś je wyłamał. Ale czego szukał? O kurde, co tu jest? Różne przedmioty, kafelki ozdobne. Zielone. Wow, ale szafa. Oh my god. Zobaczcie, jak zdobiona pięknie. Kurde, powiem wam, że takie jeszcze nie widziałem. Miejsce jest naprawdę niesamowite. Szkoda, że ta szafa niszczeje. Zobaczcie, jak ktoś pracę włożył, żeby to wszystko wyrzeźbić. Jeszcze jedno pomieszczenie. Tu też jakiś magazyn. O kurde, gigantyczny sejf. Julian, look this. Look this safe. Wow. Oh my god. Widzę, że jest już opróżniony. Zostały tylko slajdy. Ciekawe, dlaczego je trzymano tutaj. Być może jest na nich coś, co nie powinno wyjść na światło dzienne. Nie widać już. Kurde, ciężko powiedzieć, co na nich jest. Wszystko spleśniało, ale mogło być na nich coś, co ukrywano. Zobaczcie, konserwy. Ile one tu musiały lat leżeć, żeby tak zardzewieć. Dobra, to jest chyba dobry moment, żeby opuścić to miejsce. Dobra, możemy spokojnie wracać już. Jeszcze na chwilkę postoję tutaj przy tej pięknej szafie i tych rzeźbach. Dobra. Idziemy. Tokasz. I toperek. Siedzi sobie u góry, ale on się boi światła. Nie będę na niego świecił. Dobra. Wychodzimy powoli. Okay. Wejdziemy jeszcze na zewnątrz i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Jesteśmy w ogrodzie. Ogród również pięknie wygląda. Zobaczcie. Piękne kafelki. chyba jeszcze garaż. Tak, garaż, rowery, szklarnia i drugi basen. Zobaczcie, jaka ta posiadłość jest ogromna. Tutaj jest garaż, ale nie jestem pewien, czy coś będzie w środku. O kurde, zobaczcie, jest pełno gratów różnych. W każdym pomieszczeniu jest jakieś wyposażenie. Bardzo mnie to cieszy, bo wyposażenie oddaje charakter temu miejscu. Tu akurat trzymać musiał samochody. Tam chyba już nie będziemy szli. Dobra, idziemy dalej. Tu był kolejny dom. Powiem wam, że jestem w szoku. Cała ta posiadłość jest opuszczona. Kurde, jest ogromna. Łazienka. Sypialnia i to jaka ładna. Kurde, nie spodziewałem się tutaj takiego pięknego sprzętu, takich mebli. Maska. Jest? Idziemy zobaczyć dalej, tylko tak, żeby nas nie za bardzo było widać. Tutaj już chyba ostatni z obiektów. Ale być może przez garaż przejdziemy do domu. Na to właśnie liczę. Wow! Zobaczcie. Miejsce, gdzie przechowywano alkohole. Zobaczcie, ile tego tu jest. We do it party? Okay. Ile tego jest? Boże, ale się zabezpieczyli. Dobra. Nieźle. Wejście na górę. O kurde. Okazuje się, że góra też jest otwarta. Nie tylko garaż. Ale tutaj nie ma zbyt wiele rzeczy. Kilka foteli. Obrazy. To wszystko. Dobra. Ale zejście ładne. O kurde. Jeszcze jedno pomieszczenie. Zobaczcie, ile papierów, ile gazet. Stół do ping-ponga. Ktoś zbierał różnego rodzaju magazyny. Dobra, tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Moment. Tu nie ma zbyt wiele. Zobaczymy, co tutaj jest. No to jest to. Nothing. It's nothing. Okej. Myśleliśmy, że znaleźliśmy coś fajnego, ale niestety nic tu nie ma oprócz tej antycznej szafy. Kilku butelek. Atrament, pióro. Dobra. Idziemy dalej. Miejsce, aby zakończyć eksplorację i zapraszam Was na moje kolejne wyprawy. Na razie, trzymajcie się,